Kwadrans pod dyktando Zagłębia Lubin. 13 minuta, Świerczok tuż obok bramki, a wcześniej niebezpiecznie z rzutu wolnego uderzał Woźniak. 28 minuta, kapitan Fromczak do Delewa, ten wrzuca w pole karne. Wybita piłka, do której dopada Drygas, ogrywa Woźniaka Drygas. Interwencja Polaczka. Z każdą minutą coraz większe tempo w Szczecinie. Dobra piłka do Fronczaka. Fronczak spokojnie odgrywa ją do Delewa. Delew do prawej nogi. Delew, jak on to zmieścił. 1-0 dla Portowców. 30 minuta. Reprezentant Bułgarii strzela dopiero drugiego gola w tym sezonie. Asysta Adama Fronczaka i uderzenie w punkt. To warto oglądać w nieskończoność. Chwilę później mogło być 2-0, ale wcześniej jeszcze radość Kosty Runiaicza. Żadnego zwycięstwa w tym sezonie na własnym stadionie. 36 minuta, Adam Fronczak. Dobrze uderzył tę piłkę, która jednak nie zdążyła spaść pod poprzeczkę. Drygas, Pogoń grała bardzo dobrze w tym ostatnim kwadransie pierwszej połowy. Piotrowski, próba dryblingu, ale na tym boisku nie można było dzisiaj zbyt wiele zrobić. Kamil Drygas. Drygas, jeszcze raz Piotrowski, otwarta prawa strona boiska. Fronczak, nie psuj. Piotrowski. Nie ma dużego tempa, ale na samym końcu jest jakoś Piotrowski. Zaskoczony Polaczek. 2-0 dla Portowców. Dorobek Runiaicza. Na wyjazdach 0-1 w Białymstoku. Przy Reymonta tak samo, a u siebie 2-2 z Gwiazdem. Czyżby to miało być pierwsze zwycięstwo nowego szkoleniowca z Pogonią? Po tym golu Piotrowskiego wszyscy byli tego niemalże pewni. Ale za chwilę korner dla gości. Pawłowski w pole karne, nie sięga piłki, nie psuj. Był Guldan i był oczywiście bramkostrzelny Kuba Świerczok. 13 gol w tym sezonie zawodnika, który kilka dni wcześniej ustrzelił hat-tricka z Brugbetem. Kontaktowy gol Zagłębia Lubin. Działo się w tym ostatnim kwadransie bardzo dużo. Pogoń, bardzo ładny dribbling, teraz Delewa, Delew w pole karne, jak źle wybija piłkę, nie psuj! Szaleństwo Dawida nie psuja, strzał życia. Boczny obrońca Pogoni skorzystał z prezentu reprezentanta. Pierwsza minuta. Świerczok po raz drugi w tym spotkaniu zdobywa kontaktowego gola. Przez starcie Zabuski, Woźniaka, Świerczoka, Kwiatkowski musi interweniować. Przepiękny, techniczny strzał. Uderzenie w sam środek bramki, dające Zagłębiu nadzieję, że ze Szczecina można jeszcze coś wywieźć. Spas, Delew. Obroniony ten strzał przez Polaczka. Delew, Zwoliński. Nie ma bramki. Dlaczego Pogoń nie może wygrać przed własną publicznością? No dlatego, że nie wykorzystuje takich sytuacji, że nie potrafi dobić rywala. W tym momencie powinno być po meczu. A tak Zagłębie pozostało w grze. 79 minuta. Kolejna niepotrzebna strata Zwolińskiego. Do piłki dopada Świerczok. Uderza w boczną siatkę. 82 minuta. Delew, jeszcze raz Zwoliński. I jeszcze raz nie ma bramki. 91 minuta. Doliczony czas gry. Jakub Świerczok robi to, co wcześniej powinien uczynić albo Delew, albo Zwoliński. Kolejny hat-trick Świerczoka. 13 ostatnich ligowych spotkań Pogoni to 4 remisy i 9 porażek. I niech nikt nie mówi, że Pogoń gra lepiej. Tym liczbom mało co jest w stanie się przeciwstawić. Czy to jest twoja optymalna forma, czy możesz grać lepiej w piłkę? Ja myślę, że jeszcze mogę lepiej grać. Wszystko przede mną, ciężko pracuję codziennie. Jak widać, ta ciężka praca
no, owocuje, tak? Trochę się bałem grać na początku, bo wiadomo, ten nos, no ale najważniejsze, tak jak powiedziałem, że dzisiaj tu wywozimy bardzo cenny punkt. Jakub Świerczok zremisował w Szczecinie 3-3. W Szczecinie, ale marne to pocieszenie dla Pogoni, która zagrała bardzo dobre spotkanie, ale punktów no za wiele nie przybyło, bo tylko jedno oczko mają Portowcy na swoim koncie i ten dorobek jest bardzo mizerny. To prawda, Adam Westphal zakończył ten skrót mówiąc, że Świerczok zremisował, czy Pogoń zremisowała ze Świerczokiem, powiem inaczej, dla mnie ten remis jest porażką Pogoni i Pogoń dzisiaj przegrała ze Świerczokiem, w związku z tym to był jeden z lepszych meczów ogólnie w tym sezonie. Ja nie pamiętam zbyt wielu zespołów w naszej lidze, które potrafią tak dobrze grać w ataku pozycyjnym jak Pogoń i kreować sobie w związku z tym sytuację i strzelać gole, więc zajmijmy się najpierw Pogonią Szczecin, która jeśli chodzi o konstruowanie ataku wyglądała dzisiaj naprawdę imponująco. Niewiele zespołów, które potrafią to robić. Gdyby ktoś nie śledził polskiej ekstraklasy, obejrzał ten mecz, nie uwierzyłby nigdy, że ten zespół zamyka tabelę. Sporo akcji w tym meczu było na jeden, na dwa kontakty i dużą ilością piłkarzy, jeden i drugi zespół. Tu pokazane są możliwości też rozegrania, za każdym razem dwa lub trzy sposoby rozegrania. Jeżeli nie przez środek, tak jak było widać 1-2, to 3-4 już wchodziły skrzydła. Duża ilość zawodników już na połowie przeciwnika, czyli tak jak tutaj ten atak pozycyjny, to sporo możliwości pod jednym warunkiem, jeżeli grasz szybko, jeżeli grasz na jeden, na dwa kontakty, bo można być sporą ilością na połowie przeciwnika, ale wolno grać i też tego nic się nie będzie działo. Sam sposób zmieniania stron pokazywał tutaj przy jeden na dwa kontakty, jak często się to dzieje. Popatrzmy na sytuację, gdzie Zagłębie jest blisko siebie, ale te ataki dla mnie troszeczkę pasywne. 4, tu już jest piąteczka. I niby jest doskok, niby są blisko, ale nie ma agresywnego odbioru. Nie ma tego doskoku takiego, gdzie ja za wszelką cenę tę piłkę chcę wybić. Cały czas oczywiście 7, 8 jestem przed linią piłki, ale to nie świadczy też, że tu jest jeden atak na raz. Spóźniony, czy może za wcześnie, może niewyczekany, gdzie powinien być. I oczywiście przy odrobinie szczęścia strzelającego tutaj, tak? Piłka wybita źle przez reprezentanta. Przez Jacha. Przez Jacha i przepiękny gol. I to się podobało, bo Zagłębie można powiedzieć tak, to jest może nie tyle krytyka, że nie ma odbioru, ale że troszeczkę zbyt pasywnie. Delew, który zrobił na nas ogromne wrażenie. Raz, że tutaj w tym przynajmniej przypadku z defensywy sam wyprowadził zespół, to jeszcze pojawił się w strefie, gdzie Frontczak mimo wszystko uważam powinien lepiej tą piłkę mu dograć. No to musi być lepsze dogranie, żeby mógł zostać oddany strzał. Kto wie czy nie. Na gola. Dla mnie zawodnik meczu, mówię o Delewie. Nie tylko za tą sytuację, za wiele innych, za te sytuacje, które miał strzeleckie. Troszeczkę można mieć do niego pretensje. Ja bym tam też pochwalił w dwóch sytuacjach Polaczka za wyjście z bramki. Świetny mecz się oglądało ze strony i Pogoni i ze strony Zagłębia. I ja powiem szczerze, ja też przy wyniku 3-1, kiedy padł gol na 3-1, mówię koniec. Już jest pewnie Zagłębie się nie podniesie, ale... Ale trochę inny plan miał Świerczok. Ale ma Świerczoka. Ale ja powiem inaczej, był jeden kluczowy moment. To jest ten podyktowany rzut karny. I tu znowu indywidualne błędy zawodników Pogoni. To, co ich gubi od początku tego sezonu. Najpierw kompletnie dziwne zachowanie Palego, to później spryt Świerczoka, który uprzedził Wojuta i po tym rzucie karnym wszystko się zmieniło, wszystko się odwróciło. Natomiast no, Pogoń była zdecydowanie zespołem, moim zdaniem, lepszym, a znowu przez te błędy indywidualne meczu nie wygrywa, mimo że potrafi robić to, co jest najtrudniejsze w futbolu, strzelać gole w ataku pozycyjnym i dzisiaj też mogli być bardziej skuteczni, bo to był ich pięta Achillesowa, ale jednak 3 gole strzelili. No i teraz zajmujemy się Zagłębiem Lubin, bo Zagłębie grało troszeczkę inaczej, no i miał oczywiście Świerczoka i akurat w tym bloku pokażemy nie tylko Świerczoka strzelającego gole, ale jego udział w tych bardzo szybkich akcjach Zagłębia Lubin, bo to naprawdę dzisiaj imponowało, jeśli chodzi o Zagłębie. On dzisiaj dezorientował rywali, bo tak, miał najpierw maskę, później maskę zdjął, później znowu ją założył, oni się kompletnie nie mogli... Jak blisko gra, piłkarze Pogoni grają zawodników Zagłębia. Wszędzie mieliśmy pary 2-2 w tych kółeczkach, które są zaznaczone. I ciężko się przebijać w tą strefę, ciężko grając z tyłem, szczególnie do bramki, ale tak jak w tej sytuacji widzimy, Świerczok też jest zaangażowany w to, aby to o tą piłkę walczyć. I to, co mi się podoba u zawodnika takiego jak ten, jak dziewiątka, to, że w tej trudnej sytuacji, jak teraz, potrafił odegrać piłkę z pierwszej tak, że uwolnił całą strefę na boku pola. Przez to zrobiła się sytuacja naprawdę trudna, spod której od początku Zagłębie miał kłopoty wyjść.
i też powiedzmy zgrał to, co się może w przypadku Wojtka, zagrał, poszedł pod pole karne, dostał tą piłkę, to czego gdzieś Delew też nie, takiego podania nie otrzymał. Tutaj popatrzmy, Świerczuk już wiedział, że tą piłkę należy grać do boku, sam pokazywał zresztą ręką, jeżeli nie Deja chyba z obrony, to sam tą piłkę zgrał. I to jest umiejętność grania tyłem do bramki, czy tyłem do przeciwnika, napastnika. Zgra, ale jednocześnie uwalnia strefę i dalej sobie daje szansę pojawienia się w polu karnym na bramkę. Tutaj też świetna akcja z Pawłowskim, kiedy uwolnił się, cały czas mówię od zawodnika grając tyłem do bramki, uwolnił się w strefę, do której dostał podanie. To jest nowocześnie grające zespoły. Popatrzmy cały czas na kolory, ile zawodników jest w okolicach pola karnego po jednej stronie, a wcześniej widzieliśmy Pogoń. Tutaj jest tak samo sytuacja, cały czas parami. Jeden, powiedzmy, jeżeli nie w parze, to wychodzę z podwojeniem, tak to się mówi, do tego, że przeciwnikowi zabrać piłkę. No i tutaj drzemka Formeli, niestety, tak przy tym można powiedzieć zawodnika kryjącego przy wrzucie z autu. No i instynkt, tutaj instynkt, to jest zepsute dośrodkowanie, tylko instynkt napastnika, tutaj jego, ten nos, który czasami pomówimy. Złamany nos. Napastnik mógłby iść w kierunku bramki, jest mu bliżej do tego, tak, że chcesz zaatakować bliżej bramki przy dośrodkowaniu. Świerczok instynktownie robi krok, powiedzmy, albo uczula się na to, że będzie piłka tak zagrana, jak była. Bo przewiduje. Oddanie strzału, no chyba tak naprawdę można powiedzieć, że dziewiątka dzisiaj zagrała na piątkę z plusem. No ciekawi jesteśmy, czy w ten sposób już załatwił sobie wizę do Rosji, ale musi kontynuować właśnie w tym kierunku. Spójrzmy sobie taką planszę, którą przygotowaliśmy w związku ze Świerczokiem, bo to jest zawodnik bardzo, bardzo wszechstronny. Tak sobie patrzymy czasami Carlitos, gole tylko prawą nogą, Angulo praktycznie tylko lewą, a Świerczok 6 goli prawą nogą, 6 goli lewą nogą, 5 głową. Jeśli patrzymy na goli asysty, to już blisko 60% goli wszystkiego zespołu ma przy nich udział. Co więcej, z 13 ostatnich goli Zagłębia, on strzelił aż 10 i no i strzelił też drugi mecz urzędu hat-tricka. 29 goli w 2017 roku, to jest drugi polski napastnik po Robercie Lewandowskim. Już liczba. Obserwują go kluby drugiej Bundesligi. A skoro o transferach, to jeszcze jedno nazwisko. Ingolstadt i Union Berlin. To są dwa kluby, które Świerczoka wzięły na celownik. To są kluby walczące o awans do Bundesligi, ale ja myślę, że Świerczok poczeka jednak do lata i Jarosław Kołakowski, jego agent, coś mu pewnie lepszego może załatwić. A faktycznie teraz w tym tygodniu będzie się rozstrzygała sytuacja Jarosława Jacha, bo on też klub z Niemiec i włoska Genoa. To jest klub, który też chce go sprowadzić. Około 2,5 miliona euro za Jacha Zagłębie Lubin chce, więc zobaczymy. Ostatni zawodnik, który zdobył musimy z rzędu, to Maciej Żurawski w 2002 roku. I tutaj stawiamy kropkę z Wojtkiem Trochimem. Będziemy rozmawiać w dogrywce m.in. o postawie